targnęło kilku, zachowywali się jak bandyci. Ustawili mamę i babcię i nianię pod ścianą. Zaczęła się rewizja, wyrzucanie wszystkiego. Powiedzieli, że wyjeżdżamy, zmieniamy miejsce pobytu. To był dzień 10 lutego. To była pierwsza wywózka. Na stacji kolejowej właśnie załadowaliśmy się do pociągu. To były takie towarowe wagony z kratami w oknach. Na granicy rosyjskiej zatrzymał się. Były jeszcze dwa inne pociągi. No i myśmy ruszyli. No i w ten czas wszystkie trzy pociągi zaczęły śpiewać, jeszcze Polska nie zginęła. No i wyruszyliśmy do Rosji. W niedzielę 17 września 1939 roku armia sowiecka wkroczyła na ziemię wschodnie Rzeczpospolitej. Było to wykonanie postanowień zmowy między Hitlerem i Stalinem, która zakładała wspólną zbrojną napaść na Rzeczpospolitą i podział jej terytorium. Polskie Kresy Wschodnie zostały zaanektowane przez Związek Sowiecki. W latach 1939-1941 w kilku falach deportacyjnych wywieziono na wschód wiele set tysięcy polskich obywateli. Mama ze mną i z siostrą dobrnęła do baraku i zajęła miejsce na jednej pryczy. Niestety babcia już się nie podniosła i 3 marca jako jedna z pierwszych zmarła. Umierając, prosiła moją mamę, żeby pochować ją w poświęconej ziemi. No, oczywiście to było niemożliwe. Teraz w jaki sposób nagrzać wody, czy cokolwiek zrobić, nawet jeżeli by ktokolwiek coś miał. Wyobraźcie sobie, że jak dochodzę do tych spraw, ja nie mogę wytrzymać. Tak mi się serce lomocze i płakać mi się chce. Dzieci nie rozumieli tego, chcieli koniecznie coś jeść czy pić. Oni mówią, że na drugi dzień oni dostaną. I to tak trwało 3 lata. Naturalnie umierali, dzieci umierały, starsi też. W czerwcu 1941 roku Niemcy, dotychczasowy sojusznik Związku Sowieckiego, zerwał pakt o sojuszu i napadł na Związek Sowiecki. Rząd sowiecki zgodził się na podpisanie porozumienia z emigracyjnym rządem polskim i pod koniec lipca 1941 roku w Londynie podpisano układ Sikorski-Majski. Jednym z jego postanowień była amnestia dla polskich obywateli, którzy znaleźli się pod panowaniem sowieckim po wrześniu 1939 roku. Również jednym z postanowień była decyzja o utworzeniu Armii Polskiej w Związku Sowieckim, na której czele stanął generał Władysław Anders. W ośrodkach formowania się polskich oddziałów na terenie Związku Sowieckiego pojawili się nie tylko zwolnieni z łagrów, byli żołnierze Armii Polskiej, ale także ludność cywilna, kobiety, dzieci, osoby starsze. Generał Anders polecił przyjmować wszystkich zgłaszających się. Dzieci z rodzicami albo sieroty, wszystkie były, które zdołały tam dobrnąć różnymi drogami, były przyjmowane i ratowane. Wszyscy zdążali w tym kierunku, jak mogli tylko. Dwie drogi przejścia ze Związku Sowieckiego do Persji. Droga lądowa z Aszabadu do Meszhedu i druga morska z Krasnowodzka do Pachlawi. Mnie z najmłodszym bratem Michałem, którego pamiętam i od tego czasu właściwie wszystko pamiętam, oddano do sierocińca. Tą pierwszą drogą zostałem przetransportowany do Meszhedu. Michał został, dlatego że był chory, a chorych nie brano. Po jakimś czasie dowiedziała się tam o mnie niania ze Lwowa i powiedziała, że ona
ostatnim transportem, statkiem z Krasnowodzka do Pachlewi, wzięła Michała z tego sierocińca, ale Michał zmarł na tym statku. I jego wrzucili do morza, według zwyczaju, prawda, jaki istnieje. I Morze Kaspijskie to jego grób. Po wyprowadzeniu polskiej armii ze Związku Sowieckiego pierwsze obozy dla cywilów, w tym dzieci, powstały na terenie Iranu, m.in. w Pechlewi i Isfahanie. Poza tym swoje serce i granice dla polskich uchodźców otworzyły m.in. Indie, Meksyk, Tanganika, Uganda, Kenia i Nowa Zelandia. Częstokroć miejsca obozów, do których przybywały uchodźcy, stawały się miejscem pielęgnowania polskiej kultury i tradycji. Zakładano tam też sierocińce i szkoły. I Indie jako takie pierwsze ofiarowały pomoc, żeby na ich terytorium przyjąć 5 tysięcy Polaków. I takim największym osiedlem, które powstało na południe od wtedy Bombaju, dzisiejszego Mumbaju, było Valvade Kolhapur. Osiedle powstało z pełną infrastrukturą. Ono w największym swoim rozwoju liczyło około 5 tysięcy ludności. Wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy w stronę Ugandy. Po drodze były piękne widoki, bo to się jedzie przez Park Narodowy, gdzie są tysiące tych zwierząt. Przyjechaliśmy do Kodzi. To był taki obóz polski. Miał 2800 mieszkańców. Chodziliśmy do szkoły polskiej. Były trzy szkoły, bo bardzo dużo dzieci było tam. Niesamowite było wrażenie, kiedy wpłynęliśmy do Nowej Zelandii, to widok tych domków na wzgórzach, pięknych widoków. Polacy byli tam bardzo serdecznie przywitani. W okolicy Pachiatua był zorganizowany obóz polskich dzieci. Dzieci były rozlokowane w barakach i w małych domkach. Nawet w jednym z większych baraków zorganizowany jakby kościół w niedzielę. Tam odprawiała się msza, natomiast w dnie powszednie ołtarz był tak jakby umieszczony w szafie i były wyświetlane filmy. Tam pierwszy raz zobaczyłam filmy kowbojskie, które najbardziej młodzież polską przyciągały. Byłem kapelanem w Iraku i Syrii. Wyznaczyli dwóch czy trzech księży na kapelanów sierot polskich. Mieli jechać do Afryki i wysłali mnie. Ojciec Lucjan Królikowski pełnił posługę duchową w obozie Tengeruk w Tanzanii. Kiedy w 1949 roku obóz zlikwidowano, wraz z grupą 150 dzieci udał się do Włoch. Tam czekali już na nich przedstawiciele polskiej władzy komunistycznej. Chciały przejąć te dzieci. Jeden umundurowany krzyknął: dzieci, wracacie do Polski. A oni się zapytali, Polacy, do jakiej Polski? Do tej Polski, skąd my pochodzimy. To tą Polskę zabrali komuniści. I polscy komuniści ofiarowali to Rosji. No więc my nie mamy gdzie wracać. Nocą spakowali się, wsiedli do pociągu i udali się do Niemiec. Stamtąd popłynęli statkiem do Kanady. W roku 1945 wolność nie przyszła do Polski. Polska znalazła się w strefie Związku Sowieckiego. Do kraju powróciły wobec tego tylko te dzieci, których rodzice odnaleźli się w powojennej Polsce. Dzieci pozostały w swoich nowych ojczyznach, w Australii, w Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii. Inny los spotkał te dzieci, które nie miały okazji wyjść ze Związku Sowieckiego wraz z armią generała Władysława Andersa. Większość z nich
podległa brutalnej rusyfikacji i na zawsze pozostała na terenach Związku Sowieckiego. Mamy obowiązek o nich wszystkich pamiętać. Przecież naród to nie tylko ci, którzy mieszkają w granicach naszego kraju, ale także ci, którzy pozostają do dzisiaj poza jego granicami. To ci, którzy byli przed nami i ci, którzy przyjdą po nas.